Jestem już starym kogutem. Wiele przeżyłem. Opowiem wam historię o pewnym jaju. Ojej, ojej, ojej! Co my zrobimy z tym naszym jajkiem, kogucie? Same kłopoty z tym jajkiem. Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. Kura wyłazi ze skóry. Prosi, błaga, namawia. Bądź głupsze! Co można poradzić, kiedy ktoś się uprze? Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze, a on opowiada... Kura prosi serdecznie i szczerze. Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże! A ono się właśnie trzęsie i mówi... Kura do niego zwraca się z nauką. Jajko łatwo się długo! Kura czule namawia. Chodź do ciebie siedzę! A ono ucieka za miedzę, kładzie się na grządkę pustą i oświadcza... Jestem ta pustą. Nie, chodź na ulicę. Tu jestem ja i widzę. A jajko na to najbezczelniej. Na ulicy nie ma patelni. Kura mówi... Ko. Drożnie, to gorąca woda. A jajko na to... Zimna góra, szkoda. Skoczyło do ukropu z miną bardzo hardą i ugotowało się na twardo. I tak oto skończyła się historia jajka mądrzejszego od kury. Że właśnie tak. Nie, dobra. No to nie, już to wyciągam. Ja mogę. No, a ja to płatkę. To? No. To jest. To są ubrania kierowcy. Moje? Płatki trzyma się jajka. A jakby Kaja, jakby to jej rozkleić, ona by to trzymała w ręce? Dobrze. Ta kura ma twardą głowę. Jaka gąska piękna. Ja się powinnam jakiś koko. Ja powiem. Jak to było? Wspaniale. Super było. No. Super. Super było. Ekstra. Dobra, super. Super, zróbcie to jeszcze raz. A teraz się uśmiechnij. To było. Ale tak mocno. Nie da. Jeszcze bardziej. Uśmiechnij się. Teraz Olga. Chodź. Olga wygląda cudnie. Chodź. Chodź, to cię wysiedzę. Jajko! Olga, przygotuj paluszek. Paluszek. Pozwolisz sobie iść.
wodę. Szkoda, że wyjałem. Jaka woda? Zimna woda. Szkoda.